Słowo typowe jest trudnym słowem, bo tutaj nie ma typowości. Tutaj wszystko jest za każdym razem trochę inne. Tak jak ludzie nigdy nie są tacy sami. Wydaje się, że oni się nie zmieniają, a oni nagle są zaskakujący, zdumiewający. Trzeba pamiętać, że to są ludzie piszący wiersze. Jestem celowo ostrożny i nie mówię poeci, bo poeta to może jest takie słowo, które jest już trochę na wyrost. Ale często są to ludzie bardzo utalentowani, niemniej niespokojni. Te wiersze, które przynoszą, to nie są teksty, co do których nie mają cienia wątpliwości. Przychodzą, żeby zapytać, jakie to jest, jak to pan ocenia, jak to oceni reszta uczestników. No i oczywiście z jednej strony są to osoby, które są przepełnione dobrą nadzieją, wiarą, że to jest dobre, ale są to także osoby zatrwożone troszeczkę, prawda, co usłyszę. A my tutaj nie mamy kąciku pieszczot. My się tutaj nie bawimy w coś takiego, że przyjdź, a my cię pochwalimy, że jak na garbatego to całkiem prosto, jak na nieutalentowanego to całkiem udanie. Nie. Nas interesuje i mnie interesuje tylko i wyłącznie jedno kryterium. Czy to jest poezja, czy nie? Albo czy jest szansa, czy jest ziarenko, czy jest jakiś zalążek talentu poetyckiego, czy nie? Jeżeli nie ma, to ja też staram się nie wylewać kubła zimnej wody, tylko staram się pokazać, na czym polega różnica pomiędzy próbą napisania wiersza, czy wyobrażenia sobie, czym jest poezja, kiedy się tak naprawdę nie wie i nie czuje, a czym jest prawdziwa poezja. Naturalnie, że nie przynoszę tutaj wierszy Czesława Miłosza czy Tadeusza Różewicza, bo to każdy może sobie zobaczyć, czytając Miłosza, wie, to jest prawdziwa poezja, ale chcę pokazać, że pośród naszych uczestników są już ludzie, którzy piszą nie tylko wiersze, ale że jest to poezja. Tak to wygląda. W jednym z wywiadów powiedział pan, że poezja jest trudna, ponieważ właśnie nie każdy może ją tworzyć. Natomiast patrząc na twórców ostatniego tomiku, wspomniałam się tu za brzegiem, wydawałoby się, że każdy może pisać. Wobec tego, jaki jest wspólny mianownik uczestników warsztatowni literackiej? No to jest trudne pytanie, ale ja mam dosyć prostą odpowiedź. Wspólny mianownik jest taki, że oni chcą po prostu być jak najbliżej tego, czym jest prawdziwa poezja. Nawet jeżeli to, co robią, co piszą, jeżeli to jeszcze nie jest nawet jakimś zaczynem, ale mają w sobie tę ciekawość, tę gotowość, to zdziwienie światem, ten rodzaj lęku, rodzaj też nieprzystosowania do świata, to tak trzeba powiedzieć. To nie są najczęściej ludzie, którzy piszą wiersze, to nie są ludzie szczęśliwi. Zresztą poezja, która byłaby takim właściwie zaświadczeniem komfortu psychicznego, byczo nam tu jest, wspaniale, super, właściwie hopsa, hopsa, prawda, albo pożartujmy sobie wierszem, no to nie ma szans na poezję. Więc ci, którzy piszą i mają szansę bycia poetami, albo już są blisko tego, to są ludzie, którzy mają pewien problem. Oni nie są szczęśliwi także dlatego, że czują swoją inność, nie lepszość. To nie o to chodzi, że oni są lepsi, że czują się lepsi, byłoby to głupie. Ale oni po prostu nie współbrzmią tak samo. Oni bardzo często są troszeczkę wykluczeni przez innych, którzy ich nie rozumieją. Natomiast tutaj znajdują, bez względu na swoją inność, różnice, przecież to nie są identyczne osoby, wszyscy są tutaj różni, tutaj znajdują chyba jakąś wspólną nutę i są chyba zadowoleni, że powstało takie małe środowisko, które się rozumie, ale nie poprzez to, że się nawzajem chwali, tylko że rozumie się dlatego, bo zmierza w tym samym kierunku, żeby to była poezja, żebyśmy wyszli z jakichś powijaków w wierszydełek, a skończyło się na poezji. W tym tomiku, który został wydrukowany, jest sporo fajnych tekstów dobrych, bo tam są dobre wiersze. Tam jest dużo takich gęstych kropel poezji, tak trzeba na to spojrzeć. To nie jest jakaś taka próby z jakimś dobrym życzeniem, takim, no może kiedyś nam się uda coś lepszego. Nie, to już jest książeczka, która zaświadcza naprawdę coś bardzo ważnego, bo w ogóle w Zabrzu macie w tej chwili ożywienie niesamowite. Niesamowite ożywienie, jeśli chodzi o poezję. Chciałam właśnie zapytać, czy odnalazł pan tutaj w Zabrzu jakieś wielkie literackie zaskoczenia, być może aspirujące talenty? Tak, tak, tak.
Tak, no odnalazłem i jak gdyby uśmiechnąłem się, bo tutaj na przykład przychodzi moja przyjaciółka z okresu studiów, Ania Solecka, która jest taką znaną postacią w Zabrzu, akurat nie literacko, tylko z takiej działalności właśnie w Urzędzie Miasta i z dbania o to miasto, ale to jest bardzo utalentowana osoba, bardzo mądra i wykształcona. Ona także tutaj zajrzała i ciach, nagle pokazuje się, że ona pisze cały czas wiersze. Myśmy wszyscy pisali na filologii wiersze. Niektórzy nawet wydali po parę tomików. Natomiast po tylu latach okazuje się, że tak, że ona pisze, że to jest ciekawe, fantastyczne. A potem przychodzi takich dwóch młodych gości, mogliby być naszymi synami, to jeszcze chwila i wnukami już za chwilę. I oni piszą także wiersze. I to nie, że oni już przynoszą poezję, ale na przykład w niektórych wierszach, jest taki wiersz powrót syna chyba, tak? Powrót, taki wiersz. To aż dreszcze chodzą po krzyżu, co ten młody człowiek napisał, pokazując rozdźwięk, rozejście się ojca i syna z kapitalnym takim podtekstem, oczywiście nawiązanie do Biblii, do powrót syna marnotrawnego, więc pokazuje różne pokolenia, które się tu pojawiają, różne talenty, osobowości. No i nie ma, wydawałoby się, połączenia, jakiegoś przełożenia generacyjnego pomiędzy kimś, kto ma lat prawie 60, a kimś, kto ma lat 18. Otóż nie. Jeżeli nadajemy na tej samej fali zainteresowania poezją i myślenia poetyckiego, no to w tym momencie w ogóle nieważne, jaki masz w dowodzie osobistym, jaką masz metrykę, czy może jeszcze nie masz dowodu osobistego, nieważne. Łączy nas właśnie to coś, to tajemnicze, piękne. Mhm. Czy mógłby pan przytoczyć fragment swojego ulubionego wiersza z tomiku Spełniam się tu za brzegiem? No to jest właśnie taki, z pamięci nie, bo nie chcę przekręcić, autor by mógł nie wybaczyć, ale to jest właśnie ten wiersz, który bardzo cenię i lubię, który napisała pani Basia, no, jak się nazywa? Nie. Grzybek, tak. Który napisała pani Barbara Grzybek. To jest pani, która zna świetnie języki obce i świetnie tłumaczy. Jak ktoś dobrze tłumaczy, to nie znaczy, że świetne wiersze pisze. Ona pisze dobre wiersze, ale nagle napisała taką frazę, taki pojawił się obraz w tym wierszu, który jest w ogóle o wszystkich, którzy są niespełnieni i nagle spełnieni przez poezję. I to trafiło właśnie do tytułu. Ale ja nie mam takiego ulubionego jakiegoś wiersza. Tam nie bardzo wiele rzeczy zastanawia i cieszy w tym tomiku. Na przykład tam przyjeżdża do nas tutaj pan Zenon Dytko z Chorzowa Batorego, poeta niezwykły, poeta, który niszczy poetyckość w poezji. I źle powiedziałem poetyckość, poetyczność, który nie chce, żeby w poezji były górnolotne nastroje, metafory i obrazy. I który pisze takie wiersze, które chwilami zastanawiam się, czy to jest wiersz. Tak, tak to jest z poezją. Poezja jest coraz bardziej pojemną formą. Zresztą to nic nowego. W końcu to Różewicz całkowicie zniszczył te takie tradycyjne struktury i konwencje. No i pan Zenon Dytko na przykład pisze wiersze, czyta tutaj, przyjeżdża z Chorzowa Batorego do Zabrza. Chce być, prawda? I rozmawiamy z nim. I to on ma także wiersze, które mnie fascynują właśnie. Tym swoim buntem estetycznym, swoją ironią, sarkazmem, a jednocześnie pod spodem jest dramat. Bo to nie, że ktoś robi sobie tak zwany jaja, prawda? No to łatwo. A on to robi po coś, jak gdyby upominając się o jakieś elementarne rzeczy. Nie chcę wielkich słów używać, ale o jakieś piękno, jakąś prawdę w życiu, prawdziwą miłość, o jakiś ład serc i umysłów. Zdaję sobie sprawę, że to brzmi okropnie, ale on to robi na tej zasadzie, że pokazuje jak gdyby rewers tego, czyli drugą stronę. Czym jest zaprzeczenie tych wartości? My się wszyscy przyzwyczajamy coraz bardziej do tego, co jest zaprzeczeniem wartości. To jest diabelstwo i to jest piekło. No więc tak to wygląda tutaj w tej piwnicy i na tych spotkaniach. Mamy bardzo dobrą atmosferę. Raz jest więcej, raz mniej uczestników, ale jest już małe środowisko poetyckie, literackie. Są też ludzie, którzy piszą prozę. A cieszę się ogromnie, ponieważ są także osoby, które, jak to się mówi, dobrze rokują, jeszcze nie ma jakichś spełnień, ale ja już widzę, że te roślinki wyszły z tego okresu inkubacji, że to nie jest już coś takiego, że zobaczymy, czy to zdechnie, zaschnie, czy wystrzeli do góry. Ja już widzę, nie wiem, czy to będzie orchidea, czy to będzie jakiś skromny tulipan, ale to będzie coś fajnego.